Witam, witam. Czas zagrać wojnę, czas wygrać jakąś wojnę. W tym tygodniu wietnamski sojusz. Nam zostało 62 flagi, im 79. Wydaje się, że mamy niewielkie prowadzenie, ale zobaczymy. Zwykle bym bił po resecie, natomiast chcę teraz odrobinę pomóc z resetem, więc może zrobię 3 ataki. I trzy zostawię sobie na po resecie, z tego względu, że mam teraz przerwę w nagrywaniu. Natomiast zaraz siadam do nagrywania ustawienia drużyny pod turniej i została jeszcze recenzja chomika Świra, jeśli chodzi o zwierzaki. Plus, nie zapominajmy, że jeszcze do zrobienia Annabelle i Goopy. Także trzeba sobie kogoś wybrać i zrobić dobre strzały. Dobra, wiem, fioletowy to nie jest najlepszy pomysł na Xenola, ale okej, niech będzie. Tylko zastanawiam się, czy Pan Ciemności, czy Rejni, ale niech będzie Pan Ciemności. Dobra, lecimy. Dosyć pasywna drużyna. Natomiast oczywiście tu Pengi może być problemem. Obie czerwone dzięki rys będą gotowe po 7 klockach. W teorii mógłbym tu dodać sobie kogoś jeszcze do czerwonych, ale zostawię chyba tak. No dobra, a może Hanka? Nie, trucizna może pomóc pozbyć się pomocników. To zróbmy tak. Ok, i lecimy. Tylko jeden medyk i to dosyć słabo leczący. I do medyka akurat nie mam za bardzo co składać. Mam teraz tak. Mam żółty na dole. Mogę podciągnąć żółty na górę. I wtedy wystawić sobie drugi czerwony. Jest szansa, że podejdzie trzeci czerwony od dołu. Okej, podszedł. To idziemy przez to. Żółty. A, dobra, kurde, to jest tryb wyrównania. Dobrze, że spojrzałem. Ale będę miał czerwone i zaraz będę mógł złożyć żółte. Z tym, że oni już się uleczyli. Ok, mogę leczyć się już teraz i zdjąć Pengiego. Nie, nie będę się leczył teraz, bo chcę mieć podbicie ataku zaraz. Ok, i będę odpalał Papirusa. Już są odblokowane talenty, ale tak czy siak. No właśnie, czy ja potrzebuję tu matkę rozblokować? Chyba nie do końca. Tak czy siak, tarcza many. Dobra, muszę z nim zaczekać i zatruć po wyrównaniu. Zagrok niewiele teraz mi zrobi. Dobra, i teraz tak, mogę spokojnie bić, natomiast w teorii lepiej byłoby uderzyć na początku Levenom, żeby zablokować talenty. Ale czy potrzebuję tak robić? Nie. I tu nie będzie uniku, więc porobione. No dobra, tu dwa żółte również, dwa zielone jako główne obrażenia, dwa czyszczenia z trucizny i z obniżenia ataku. Jest dezaktywacja na Gargamela i Tom. No wiecie, granat. Więc powinno być ok. Niestety profesor nie jest idealnym medykiem na wyrównanie, ale zobaczmy, jeżeli uda się w dobrym momencie ją odpalać, to będzie ok.
Mamy tak, dwa zielone. Czy mogę mieć trzy? W teorii mogę. Gdybym inaczej ustawił, to siedem klocków zielonych by mi starczyło. Nie będę ruszał na razie zielonego łączenia na Reynę. Dobra, zobaczmy, czy zielony wejdzie. Nie, wszedł czerwony, jest żółty. Niby nie jest źle, ale to chyba nie starczy. Zróbmy kaskadę z żółtymi. Minimalnie zabrakło, ale uda się zdjąć środek. Tylko teraz patrzę, czy żółtymi. Tak, opłaca mi się pójść po żółte, bo tank zginie, wejdzie wyrównanie, a ja będę mógł odpalić medyka. Tylko teraz będę ryzykował. Oby to jej jeszcze nie odpalało. Git, ja potrzebuję jednego klocka. Nie zrobię tego łączenia na granat, bo ona wtedy się odpali. Z ninjami jest tak, że jak mają mało życia, to się odpalają. I teraz z kwintą wypadałoby zaczekać. Tylko ryzykuję złożenie kaskady, więc wolę dobić już tego. Okej, nie ma problemu. Czy granat się teraz odpali? Odpali się, dobra. Więc można ją dezaktywować. I za chwilę będzie porobione. Git. No dobra, jedna z moich ulubionych drużyn atakujących. Zobaczmy, czy i tu się uda. Będzie trzeba zdjąć Zagroga, ponieważ on będzie się przebijał przez kontrataki, więc w tym przypadku może warto byłoby zabrać medyka, ale myślę, że i bez medyka może się udać. Dobra, mogę mieć jedno żółte. Ale zrobię najpierw tu czwórkę. Wow, dobra. Czyli mamy dużo niebieskich. Niestety odpalenie niebieskich odpala od razu fioletowy diament. Jakkolwiek bym nie chciał tego zrobić, bo albo podchodzi na górę, albo zostaje na dole. Bardziej mi się podoba, jak podchodzi na górę. Czekajcie, mogę go nie odpalać. Tylko czy na pewno nie chcę go odpalać? Uderzy mnie Richard, to na pewno. Zielone podejdą na górę. Bo jest opcja tu przesunąć fioletowy, zrobić łączenie i wtedy fioletowy diament będę mógł przesunąć na niebieski diament i on nie podejdzie do odpalenia. Ale dobra, zróbmy tak, żółte też się ustawią do odpalenia. Mam zielony diament, więc jest ok. W teorii mógłbym zaczekać ze specem, ale nie zrobię tego. Ciekawe, dlaczego Liu Bei się nie odpalił. To jest bardzo ciekawe. Dobra, zróbmy tak.
Jak tu już się niewiele wydarzy. Oczywiście odrodzenie plus 50 many, uleczenie, więc trzeba ją dobić jeszcze raz. Oczywiście ponownie. I jeszcze raz. I pewnie zaraz jeszcze raz. Tym razem już nie. Porobione. No dobra, czas na drugą rundę. Był reset, więc można działać. A wygląda na to, że wykręciliśmy przewagę, ale jak będzie dalej, zobaczymy. Jeszcze po 50 ataków. No dobra, tu mogę przestrzelić. Jedno leczenie. Właśnie, czy chcę Lady Loki, czyszczenie. Tak, może się przydać. Mogę przestrzelić, bo jest to wyrównanie, więc skadi kumulacje będą zdejmowane. Ale chyba mogę tak spróbować. Dobra, lecimy. Walka przywódców. Mam na pewno dwa żółte. A mógłbym przesunąć tu czerwony. Żółte by mi się odpaliły na górze, ale potencjalnie tu jest szansa, że wejdzie trzeci żółty. Szansa była. Spróbujmy jeszcze raz. Ok. I mamy niebieskie. Niebieskie nawet chcę bardziej. A tylko teraz pytanie. Fajnie by było przesunąć tu zielony, ale jest szansa, że jak wejdzie żółty od dołu, to mi utrudni mocno walkę. Dlatego pójdę na początek po żółte. Czy ja welą chcę się przejmować? No właśnie, to jest dobre pytanie. Może się nie chcę przejmować, to po żółte pójdę później. Dobrze, jeśli Vela jeszcze się nie odpali, git. To mi da trochę czasu. Obniżenie obrony, kumulacje. I Bera zdąży zginąć. Więc mogę bić w matkę. Mógłbym też wymusić Nate. Albo wymusić Berę i jeszcze nałożyć piasek, ale okej, niech będzie tak. Okej, Bera i matka giną. I zostało już tylko kilku groźnych przeciwników. Teraz wchodzi wyrównanie. Dobra. Złóżmy niebieski na górze. Idealnie, bo podeszły żółte. I Nate już nie będzie straszny. Ok. Teraz muszę ją dobić. Aj. Co za pech, 25 HP. No dobra, to zaraz oberwę. Czy złożenie czerwonego diamentu coś mi da? Jest ryzykowne. Ok, bardziej mi się opłaca tu iść po niebieskie dla przeżycia. Nie w Kirillę. No. Ile mam rund jeszcze?
dwie rundy. Okej, mógłbym czerwone złożyć. Ale git. Nie ma mate. I mamy kumulację. Dobra, to go jeszcze nie odpali. No było ciężej niż się spodziewałem, ale poszło, porobione. Dobra, tu idę dosyć pasywnie, natomiast jest to pasywna drużyna. Daję dwóch gargulców, bo dzięki temu będą odporni na poparzenia. Jest niby dezaktywacja. Na początku miałem tu Lokiego, ale dałem Hohenwerfa. Zobaczymy. Ok. Kombo zielone, a na górze daje mi od razu żółte i fioletowe i po to pójdę. I teraz co? Mogę złożyć tu fiolety od razu kombo jedne żółte i zaraz będą drugie żółte. I to jest chyba dobra opcja, bo mógłbym iść przez czerwone, ale mam tylko dwie trójki. Szkoda, że od razu żółty nie podszedł. A czy ja jestem w stanie już zdjąć tanka? Chyba nie. A zaraz wchodzi wyrównanie, więc też jeszcze mi się nie opłaca odpalać tego Horusa. Przydałyby się zielone. Mogę złożyć też fiolety od razu dla Frei, ale pójdę po żółte i mam nadzieję, że. No właśnie, miałem nadzieję, że Kedilen się jeszcze nie odpali. Ale po to mam pomocników. Więc spróbuję ich dezaktywować. Ale pewnie lepiej byłoby zaczekać kilka rund. Zobaczmy, czy dezaktywuje. No oczywiście nie. No dobra, olać. Unik za unikiem. Dobra, to mi da trochę życia. To mi ustawi zaraz czerwonych. Zaraz wejdzie wyrównanie, ale. Ej, Hohen, czemu jesteś tak spowolniony? Dobra, zróbmy tak. Tank chyba nie zginie. No jasne, że nie. Mamy wyrównanie. Kedilen oczywiście odpala, ale mam dużo jeszcze życia. I może to starczy na tanka. Z żółtymi starczy. Ok. Praktycznie wszystko się poładowało. Muszę jedynie przeczekać do wyrównania. Tak średnio mam jak składać, żeby nie ruszać. Ach, kurde, zepsułem sobie ruch i teraz znowu jedyne co mam to na Kadilen. Aha, jest prowokacja też. Jeden możliwy ruch. Będzie przelosowanie? Nie, bo przesunąłem żółte. Ale oczywiście przez to teraz ona znowu się odpala. Dobra, spróbujmy, czy ją wyciszę. Tak, udało się. Dobra, więc mogę spokojnie na nią złożyć czerwone i ją dobić. A będzie wchodziło wyrównanie, więc nie chciałbym, żeby teraz Krampus uderzał. Czekajcie, może uderzyć. Wsiorywa. A bo i tak go dezaktywuje. Thank you.
i porobione. Git. Dobra, trochę ryzykownie, trochę na wiwat. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chciałem tu wziąć dwóch czerwonych, ale biorę narcyzję, żeby przyspieszyć Quintina, żeby też był gotowy po 7 klockach. Tylko pytanie, czy będę miał tu niebieskie. O, zaczęliśmy się odbijać i ja padłem na raz. Wcześniej na mnie 2-0. Ok, co mogę zrobić z niebieskimi? Mogę przesunąć ten na żółty w prawo, to mi da kaskadę zieloną, żółtą, ustawi kolejne niebieskie łączenie, które będę mógł zrobić z czwórką czerwoną, a nawet diament niebieski, więc chyba będzie ok. Ok. Ksenol jeszcze się nie odpala, więc to jest plus. Tutaj chcę zdjąć tak naprawdę jeziorankę jak najszybciej. Więc za chwilę będę robił kaskadę. Dobra, zróbmy tak i tak. Dobra, niebieskie mi niczego nie ładują, więc co mogę zrobić? Mogę zrobić czerwony sugerowany ruch, daje mi kaskadę z fioletami. Ale to niewiele mi da jakby w całej rozgrywce. Myślę, czy mogę zdjąć ksenola. Chyba największa szansa jest go zdjąć niebieskimi, ale niebieskimi nie dam rady. Potrzebuję jeszcze kilku niebieskich. Dobra, zróbmy tak. Coś podejdzie. Podeszły niebieskie, więc jest ok. Natomiast teraz powinienem zaczekać, aż minie spowolnienie. Mam 6 niebieskich, a spowolnienie jest na wiwice, którą chciałbym zaraz odpalić. A, dobra, czy dostanę jeszcze jeden niebieski? Tak. A, to mogę iść po niebieskie w tym momencie. I odpalę przez bombę, będę miał czerwony, oni mnie uderzą. Zginie tank? Zginie. O! No way! 834 za ile się uleczy. Ok. Został naprawdę na małej ilości HP-ka. A, dobra, leczenie. Quintin? Aż tak byłeś spowolniony? Dobra, na pewno muszę się uleczyć, rzucić potwory, ściąć manę. A dobić kuraka? Dam radę go dobić? Chyba fioletami dam radę go dobić. Mogę zaczekać, aż go potwór uderzy. Okej. Teraz mogę złożyć albo niebieskie, albo fiolety. Niech będzie czwórka fioletowa dla pewności. Z tobą mogę zaczekać. Ok. I kończymy. Porobione. No dobra, czekamy 3 godziny i zobaczymy, jaki będzie wynik. Jest po wojnie, w końcu udało się wygrać. Widzę, że nagrody z wojny nie przychodzą, nie tylko u mnie, ale inni też się skarżą. Pewnie dlatego, że wygraliśmy, to nagród nie będzie. Obie strony zagrały do zera, a przewaga ponad 400 punktów, czyli 8, może 9 ataków, albo 8 i dobitka, więc szału nie ma, ale nie jest źle. Gramy w 29 osób, więc mamy miejsce wolne,
Nie pamiętam, kto tam miał przyjść, więc można się zgłaszać. Jeśli chodzi o topkę, w pierwszej dziesiątce mamy cztery osoby. Graty Angmar, zagrania na 6-0. Druga dziesiątka, totalnie nasza. Natomiast dół tabeli przeciwnika. Dwie osoby od nas, ale tak, to czerwono. Także dobra robota. Zobaczymy, jak pójdzie następna wojna i zobaczymy, czy są nagrody. Są. Ok. Szału nie ma. Ciocia Zynga czekała, czekała, żeby pozabierać to, co dobre. No i zabrała. Dostałem futerał, fantastycznie. Średnia mała kulka, lepiej niż tylko mała, ale trudno. Dajcie łapkę w górę. Dajcie znać, jak wam poszły wojny. Trzymajcie się. Do zobaczenia.